bliski wątek momentowi w moim życiu, który jest, i widzę, że Kuba jest mniej więcej w tym samym wieku, w którym ja w tej chwili mam Olimpię, więc Tak sobie pomyślałam, że to jest mniej więcej ten czas. takie głębokie klimaty i od razu serce gdzieś tam aż drży, jak niektóre sceny się pojawiły na A czy ekranie. powiedz mi taką rzecz, czy oglądając ten film poczułaś się bardzo sprawna? Na swój sposób tak. Na swój sposób tak, a zarazem pomyślałam sobie, że doskonale rozumiem Anię, a wręcz być może wiem więcej, dlatego że Ania wielu rzeczy tutaj oczywiście nie powiedziała, ani ich nie zobaczyliśmy, a na pewno za tym wszystkim jeszcze parę smutnych wątków też się kryje. Ale jakkolwiek jesteśmy sprawne, bo właściwie i ona jest sprawna, i ty, i ja w tym opiekowaniu się dzieckiem czy dziećmi, czy miałaś takie chwile absolutnej niemożności, że dzieje się coś takiego, że jesteś wściekła, że nie masz dwóch sprawnych rąk? Bo ja miałam takie momenty. Ale dokładnie ja tak samo, przy czym ja też dużo mam takich elementów, które Ania tutaj wykorzystuje, jakiegoś chwytania jednak ramieniem, brodą, próby przynajmniej pomagania sobie w ten sposób, ale takiej zupełnej niemożności, niemożności. Właściwie tak jest zimą, kiedy ja nie mogę ubrać małej rajstop, spodni, więc ja nie mogę zostać zupełnie sama i zupełnie poradzić sobie w pełni z Olimpią, tylko potrzebuję pomocy, potrzebuję czyichś rąk, które są moimi rękami, tak jak tutaj mama Ani, tak samo czy to mój mąż, czy moja mama są mi potrzebni, moja przyjaciółka, która jest ze mną, żeby w takich momentach właśnie zastąpić mi ręce. Ja mam takie wrażenie, że ludzie, którzy osądzają matki z jakąś tam niepełnosprawnością, zapominają o jednej rzeczy, że dziecko to nie jest stworzenie, które jest niemowlęciem przez 30 lat, tylko ono rośnie. I ja miałam taką sytuację, że ktoś właściwie, no nie bezpośrednio z rodziny, ale z rodziną związany, taki komentarz zaserwował, że w takim stanie w ogóle jak można podejmować decyzję o dziecku. Ania też wspomina, czy ty miałaś takie Ciekawe, bo doświadczenia? ja nie miałam takiego doświadczenia. Wręcz przeciwnie, wszyscy dookoła bardzo się ze mną cieszyli. Nie wiem, z jakimś takim przeświadczeniem, że to dziecko pewnie w przyszłości jakoś mi pomoże, tak? Bo Czyli, że generalnie będziesz chyba miała rodzice wsparcie, tak. czyli, że rodzice mają dzieci, żeby te dzieci się potem na starość odwdzięczyły. Jeszcze usłyszałam, że jak to fajnie, że dziewczynka, tak? Bo dziewczynka na pewno bardziej mi Tak, bo pomoże, niż córeczka, to gdyby ja to też był się cieszę, że mam chłopiec. dziewczynkę. Bardzo się cieszę, nie tylko zresztą z tego powodu. Co było, albo co jest w tej chwili na tym etapie takie najtrudniejsze? Na pewno muszę decydować się na ubrania, w których nie ma guzików, w których nie zapnę. Na pewno trudne są kwestie podawania jej niesmacznych syropów czy jakichś lekarstw na łyżeczce na przykład, bo wtedy mój chwyt jest zajęty, a do dziecka powiedzieć, że usiądź i się nie rusza, i to takie trochę można nie być zrozumianym z drugiej strony. Wtedy muszę pomyśleć, kto i kiedy przyjdzie, żeby coś zrobić A za mnie. czy jako mama czujesz się niesamodzielna w związku z tym? Muszę powiedzieć, że nie, bo mam też takie poczucie, że jeżeli będę musiała coś zrobić, to w taki czy inny Wymyślisz jakiś sposób to sposób? zrobię albo wymyślę jakiś sposób. Co byś powiedziała dziewczynie, która ma jakąś niepełnosprawność, myśli o tym, czy kiedykolwiek będzie mogła mieć dziecko i dochodzi do wniosku, że no chyba to jest taki dar, którego ona nigdy nie otrzyma? Zupełnie ja osobiście nie zdawałam sobie sprawy, jaką radością i w ogóle fenomenem jest dzidziuś i taki niemowlak i w ogóle dziecko, które jest kawałkiem nas i jakiegoś naszego serca. Nie wiem, co musiałabym powiedzieć, żeby kogoś namówić. Wydaje mi się, że w ogóle nikogo nie trzeba namawiać do czegoś takiego, tylko to jest taka samoświadomość chyba daje nam taką siłę do przezwyciężania ewentualnych jakichś myśli, które by były myślami o tym, że z czymś sobie nie poradzimy. Kuba ma dzisiaj 5 lat, a dobra wiadomość jest taka, że Krzysztof Piotrowski planuje nakręcić drugą część opowieści o Ani Mareckiej. A to była Kasia Rogowiec, która przekonuje, że fajnie być mamą. I ja też przekonuję.